Jeżeli wina nie dopijemy w czasie jednego dnia, nie polecam odkładania go do lodówki na drzwiczki, tak jak większość pewnie z nas ma to w zwyczaju robić, z dwóch powodów. Po pierwsze, tą lodówkę otwieramy w trakcie dnia wielokrotnie, winem trzęsiemy, wino jest wytrzęsione i traci na swoich aromatach, na swojej jakości. Dlatego dobrze jest takie wino odłożyć w suche, spokojne miejsce do jakiejś szafki z ryżem, z makaronem. A jeżeli to jest wino białe, którego chcemy się po 2-3 dniach napić schłodzonego, przed podaniem na pół godzinki do zamrażalnika, wtedy osiągniemy zarówno temperaturę, jak i fakt, że to wino nie będzie wytrzęsione, a także, co najważniejsze, nie będzie miało tych wszystkich aromatów, które znajduje się w lodówkach. Dlatego, że przytrzymywanie takiego półotwartego wina, zakręconego zakrętką albo przytkanego korkiem, sprawia, że ono nabiera tych aromatów w lodówce, pozostając tam przez kilka dni.